Cześć, witajcie. Mamy sobotę 14 kwietnia. Wozimy sobie obornik. Zaczęliśmy od rana, ale pogoda się zepsuła. No i sobie pada. I jak widzicie, mokro. New Hollandem z broszardem tutaj przejechał. Ale ja Ursusem nie dałem rady niestety. Zatopił się. Brak napędu. No i tandem wiadomo, ciężko się ciągnie. Jak widać, o, zapierdzielony jak. Już dłuższy czas, o, się kopałem, ale ciągnął i myślałem, że pójdzie, ale zsunęło go trochę na lewą stronę i dupa. Czekam, aż ojciec się załaduje i przyjedzie, mnie szarpnie New Hollandem. Ursusem chyba dzisiaj wożenie nie pójdzie. Masakra. Już nie wiadomo, jak do tych pól dojeżdżać. Tam bagno, tu bagno. Omijamy jak możemy, no. Tata przejechał, ale mówił mi, że tu jest mokro i że może siadać. No i faktycznie przysiadł, konkretnie. Tutaj już mamy pół pola pod ziemniaki zaorane i uwałowane i był wywieziony obornik, a tutaj jeszcze na tą połowę musimy wywieźć, zaorać, zawałować. Z tydzień czasu jeszcze nam zejdzie z obornikiem. Musimy się sprężyć, żeby otwierać już kopce z ziemniakami, bo zaczynają kły puszczać. Specjalnie jeszcze mówię do dziadka, nie kładź dużo, bo nie wiadomo, jaki tam przejazd. No i wcale nie jest dużo nakładzone i o, przód w górze i siedzi. I narobisz, człowieku. O. Już uciekałem na prawą stronę jak mogłem, ale kurde, zsunęło już mnie na koniec i dupa. Zakopany. No tutaj to koło, to widać, że ledwo co się kręciło nawet po śladach. Taka to robota i narobisz. Wczoraj było ładnie. Wieczorem przyszły chmury. Przeszła mała burza. Trochę dopadało. Ale nie możemy stać z tą robotą, musimy robić, bo po prostu przez tą zimę, przez te deszcze jesteśmy miesiąc pracy w plecy, a na wiosnę u nas najwięcej roboty jest. Już powinniśmy mieć te, już powinniśmy sadzić ziemniaki, a my dopiero obornik wozimy. Całe szczęście udało się w tygodniu pszenicę zasiać. I poogarniać różne rzeczy, teraz tylko skupimy się na ziemniakach i jakoś to będzie. Kurde. Chociaż szpadel mogłem wziąć, bym odkopał trochę. Tam aż na tandemie siedzi. Prawie. Jeszcze pierwszy kurs dzisiaj robię tym rozrzutnikiem, bo woziliśmy broszardem, ale na jeden daleko pole jest, na jeden to trochę za mało wydajnie wychodzi. Wczoraj do późnych godzin wieczornych jeszcze tego trupa robiłem. Dzisiaj rano go kończyłem. No i pierwszy kurs przyjechałem, nawet nie zdążyłem nic rozrzucić, już się zakopałem i chuj z taką robotą. Zgasimy go, bo klekocze, nic nie słychać pewnie. No i chcemy działać, chcemy, ale no nie da rady, no wczoraj tata też pojechał opryski robić i też zakopał się w najmniej odpowiednim momencie. Też pojechał dziadek go wyciągać, bo ja jeszcze w szkole byłem. Próbujemy być jakoś pozytywnie nastawieni do tego rolnictwa, ale ostatnimi laty to po prostu chyba się nie da. Takie sytuacje u nas teraz bardzo często mają miejsce. I to nie bakujemy się w takie bagna, tylko na najtwardszych drogach i tak dalej próbujemy jeździć. I tak zakopani. Zakupiłem nową opaskę do kamery na głowę. Może będą częściej vlogi, jak będę miał czas tego. Wezmę kamerkę, zarzucę na głowę, nieraz coś tam dla was nagram.
No i taka sytuacja. Kurde, co z tą pogodą się dzieje? Z roku na rok to jest coraz gorzej, po prostu. Ciekawe, czy mnie wyciągnie w ogóle. Jak on z rozrzutnikiem przyjedzie, to... Miejmy nadzieję. Ogólnie skończyliśmy już budowę domu. Z miesiąc temu. Wszystko już skończone, mieszkamy elegancko. Broszard chodzi odpukać. Na razie elegancko, bardzo fajna maszyna. Wydajny. Na jednej osi, nie topi się tak jak ten. Z tym ten to zawsze ciężko szedł. Tandem dobry na drogi, ale w pola to nie polecam. Tam gdzie on broszardem przejeżdża, to nieraz New Holland się kopie. Kolejny rżnia, broszard na tych szerokich oponach idzie sobie po wierzchu. Rzadko kiedy gdzieś tam zacznie to wpadać. Jeszcze się nim nie zakopał, jak tyle wozi, a ja pierwszy raz przyjechałem tym szrotem i... zakopany. Takie życie, co zrobić. Jeszcze może uda się nagrać, jak mnie będzie wyciągał, to... Kurde, ale znowu tu mam obciążniki, muszę rozpiąć to. Jak tu bolec zapiąć? Rozepnę i... Dobra, nagram wam jeszcze wyciąganie, jak się uda. Nie będę więcej przytruwał, żeby nie było za długo. Do zobaczenia. Przysiadł. Ale widzicie, jak bez problemu z tym rozrzutnikiem. Tak, z tym złomem. Ale ci napakował. Otwarłeś tam? Wejdzie w ten? Otwarłem. Tylko jedyneczko, jak ja się będę kopał, to gardło to dawaj. Jak się nie będę kopał, to nie ryj, nie? Palimy patologikę, kurwa rura. Miękko. Ciebie?
No nie poszło, ale rozładuje się, spróbujemy jeszcze raz, bo to jednak jeszcze do tyłu ten rozrzutnik musi pchać, a to miękko błoto się wyciska, no to to duży opór stawia też. Poczekam, rozładuję. Przy okazji sobie zobaczycie, jak ten od początku może jak rozrzuca. Ja stanę daleko, bo on naprawdę potrafi rzucać tak, że można dostać. Deszcz pada. A idź pan z taką robotą. Idzie. Wracamy do Klamota i nagram drugą próbę. Widzę, że długi wyjdzie ten vlog, ale taka w miarę ciekawa jakaś akcja, to może będziecie chcieli pooglądać trochę. Zobaczymy jeszcze, czy mocniej się zakopał, czy trochę wyszedł. No ale ten tu już ojciec nie chciał kopać, żeby się sam nie zakopał, bo kto nas wyciągnie? No ciągnik nawet no. Nie jest źle, gorzej z tym tandemem, tu się wszystko pcha. O, tu się wcale koło nie kręciło. Tu jakoś to idzie, no. Aj, aj, aj. Próbować dalej, kurna mać. A to jeszcze pada. Lepiej nie będzie już. Od razu lepiej, nie? Nie ma problemu, ty na 4,5 to chyba dookoła bym pojechał drogą. Normalnie tam bym się zmieścił tym. Ale jak tam długo przejedę, tam. Aha. No bo tam przejeżdżam, nie? To tam bym dojechał chyba, nie? Ciekawe jak tu jest. Tu też było mokro. Samą brzegu jakby jechał i tam górką skośnie,